przyjdzie? Dzień dobry, ja nazywam się Artur Nowakowski. Wojtek mi zaproponował, żebym powiedział Państwu kilka słów na temat polskiego fanzinu starego i współczesnego, tyle że myślę sobie, że ten stary fanzin, czyli z lat 70. i 80. jest dużo bardziej ciekawszy niż ten współczesny, który jednak już nawiązuje formą i treścią do, bardziej do oficjalnych wydawnictw. Natomiast ten starszy fanzin od 70 właściwie 6 roku do 90 proponuje treści, które są wyjątkowe, bo one przekraczają pewne granice, które wyznaczył oficjalny obieg wydawniczy lat 70., 60., wcześniejszych, 80. również. Czyli przekracza bariery, co dla mnie jest osobiście bardzo istotne, bo pozwala na pewien rozwój, zarówno ilustratorski, jak i edytorski, jak i jeśli chodzi o dobór tekstów. Jeśli chodzi o różnicę między polskim fanzinem i nie tylko fantastycznym, ale w ogóle w Polsce, a fanzinem zachodnim, to wyglądało to tak, że polskie publikacje klubowe, bo to nie chodzi tylko o czasopisma, ale również o zwarte publikacje klubowe, czyli tak zwane klubówki, powstawały dlatego, że w Polsce istniał pewien niedobór tekstów autorów zachodnich, co jakby, o czym wszyscy wiemy, mam nadzieję. I ten dół kluby, członkowie klubów próbowali zasypywać właśnie w ten sposób, albo tworząc klubówki, czyli książki, albo antologię tekstów, albo powieści autorów zachodnich, albo poszczególne opowiadania, zamieszczając je w takich amatorskich publikacjach klubowych. Jeżeli chodzi o Polskę i w ogóle kraje Europy Wschodniej, to ruch fandomowy ten oficjalny ruch fandomowy rozpoczął się dość późno, bo dopiero w Polsce w latach 70., trochę wcześniej na Węgrzech. Pierwsze fanziny na Węgrzech to jest jeszcze 68 rok. Jeszcze trochę wcześniej w Związku Radzieckim. To były takie publikacje, które często nie przekraczały kilku lub kilkunastu egzemplarzy nakładu. Na przykład w Związku Radzieckim ukazały się Gusły Kota Wasilija w 1966 roku, których nakład wyniósł 3 egzemplarze. Węgierski Pozitron, ten z 1968 roku, to już był dość profesjonalny fanzin o dużo większym nakładzie. A warto wspomnieć, że pierwsze fanziny w ogóle, czyli te amerykańskie, to jest rok 1930, czyli The Comet. Te same lata, ta sama dekada to jest Wielka Brytania, dopiero później pierwsze publikacje klubowe zaczęły ukazywać się w Europie, ale też dość wcześnie, bo w latach 40. i 50. Dlatego ten obszar Europy jest trochę zapóźniony. Tak jak mówię, Polska nie była, wbrew pewnym opiniom, nie była wcale pionierem na tym polu. Na fali właściwie Eurokonu, pierwszego polskiego Eurokonu, który odbył się w 76 roku w Poznaniu, na bazie 3 istniejących już klubów powstała taka struktura, która nazywała się Ogólnopolski Klub Miłośników Fantastyki i Science Fiction, czyli w skrócie OKMF-ISF. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą o istnieniu takiego klubu. To był rodzaj klubu, który miał w założeniu zrzeszać wszystkie lokalne albo większość lokalnych klubów z Polski. Wyglądało to oczywiście różnie, ponieważ zawsze to wygląda różnie w sytuacji, kiedy mamy scentralizowany klub, który próbuje rządzić, próbuje kontrolować całą resztą. Część klubów sama się wypisywała, część władza centralna wypisywała ze swoich struktur. No w każdym razie początek jakiś powstał w 1976 roku. I już właściwie wtedy przymierzano się do publikacji pierwszych fanzinów. Uważa się, że pierwszym polskim fanzinem jest Somnambul, który ukazał się w roku 70, jeszcze go tutaj nie ma, w 78. Przy czym Somnambul jest typowym fanzinem literackim, natomiast te publikacje, które ukazały się z ramienia OKMF i SF-u, czyli Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki i Science Fiction, to były fanziny czysto, albo prawie czysto publicystyczne i też w związku z tym chciałbym słowo powiedzieć o różnicy między polskim fanzinem pod tym względem, a tym zachodnim. Tak jak wspomniałem, polski fanzin zasypywał pewien niedobór tekstów autorów zachodnich, którzy nie byli drukowani, nie byli publikowani w Polsce. Na Zachodzie nie było tego problemu, w związku z czym tamtejszy fanzin, tamtejsze klubówki, które było dużo mniej niż w Polsce, siłą rzeczy bardziej dotyczyły spraw klubowych, jakichś zapowiedzi wydawniczych itd. W Polsce, tak jak mówię, bardziej chodziło o prezentację tekstów, których oficjalnie po prostu w Polsce nie było. OKMF-ISF wydawał, tak jak wspomniałem, publikacje prawie czysto publicystyczne, ale zdarzało się czasem, od czasu do czasu zamieszczać tam jakąś prozę krótką. Pierwszy fanzin to jest ten po lewej, czyli Informator Miłośnika Fantastyki, którego pierwszy numer ukazał się w tym samym roku, w którym zawiązuje się OKMF-ISF, czyli 76 rok, to jest akurat drugi numer. To były publikacje dość zgrzebne w formie, to znaczy wyglądały właśnie w ten sposób, jakieś kilka stron papieru zapisanego maszynowo. Były jakieś tam wyjątki, to jest akurat jeden z wyjątków, mówię ciągle o tym informatorze po lewej stronie z okładką, z rysunkiem na okładce Ryszarda Filitka. To jest akurat drugi numer. Potem Andrzej Wójcik, który był redaktorem naczelnym tego właśnie fanzinu, stworzył niejako uzupełnienie do niego i to jest ten pośrodku, czyli Svan Club. To jest numer pierwszy 78 roku i szczerze mówiąc ja nie wiem, czy istniał jakiekolwiek poza tym jednym klubem, poza tym jednym numerem, bo dotarłem tylko do tego. I w roku 79 jeszcze powstaje jeden zeszyt Pulsara, również z ramienia tego klubu, dość gruby, ponad 40-stronicowy zeszyt zawierający głównie prozę i chyba jeden jakiś tekst publicystyczny się ukazał. W roku 82 OKMF-ISF przekształca się w Polskie Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki, czyli PSMF. Właściwie niewiele się zmienia poza nazwą, ale oczywiście też powstają publikacje, czyli na przykład Feniks, prezentujący głównie prozę, czasem publicystykę, czasem ukazywały się galerie ilustratorów w środku z jakimiś tam biogramami i sfera, która była dość ładnie złożona, ale potwornie nieporęczna, jeśli chodzi o formę, bo to była taka wielka płachta. Poza jednym wyjątkiem, ostatnim chyba podwójnym numerem, który był trochę mniejszy. Ale pewną nowością było to, że zamieszczano w niej teksty dotyczące gier, czego wcześniej nie było, zdaje się. I to jest ten pierwszy fanzin, o którym mówiłem, fanzin literacki. To znaczy ten, który jest uznawany w ogóle za pierwszy fanzin, jeśli uznać, że fanzin prezentuje głównie treści literackie. Natomiast jeżeli tak nie uznamy, no to pierwszy będzie ten Informator Miłośnika Fantastyki OKMF-ISF. Somnambul powstał dzięki trzem osobom, Andrzejowi Kowalskiemu, Andrzejowi Wolskiemu i Janowi Maszczyszynowi. Jeden na pewno jest dziś w Australii, nie wiem czy Andrzej Wolski też, chyba też. Nie, Andrzej jest Wolski w Katowicach, ale Maszczyszyn jest w Australii, a był u nas 2 lata temu na ogłoszeniu. Kowalski już na emeryturze. No tak. Andrzej Wolski był jeszcze związany z fikcjami. On tworzył okładki do katolickich fikcji. A znany był z takich właśnie rysunków. On był mocno kojarzony z horrorem, z grozą. W sumie 14 numerów w latach 78-79. Fanzin składany tak zwaną metodą wyklejanki. I też na chwilę się zatrzymam, żeby powiedzieć o tym, jak fanziny w ogóle były przygotowywane. Już jedna z opcji była bardzo klasyczna, tradycyjna, czy pisano, sporządzano tekst na maszynie do pisania, zostawiając ewentualnie, albo czasem ręcznie, zostawiając czasem wolne miejsca tu i ówdzie na jakiś rysunek, który wklejano albo bezpośrednio dorysowywano. Tak robił na przykład Andrzej Wiegrzycki z fanzinami Marka Nowowiejskiego, te rysunki są bezpośrednio dorysowywane w te wolne miejsca. I potem takie pojedyncze kartki były odbijane, powielane na ksero albo odbijane w drukarni, to zależało. No, ksero chyba jeszcze nie było w tym. To znaczy wiem, że materiały 1979 roku już były odbijane na ksero. To jest informacja od Jacka Wójciaka. To już było ksero wtedy. Czyli w Poznaniu było, w Olsztynie nie mieliśmy takich możliwości, na pewno. Było, ale wyglądało. No reglamentowana to wiesz, zresztą drukowaliśmy na komendzie Milicji Obywatelskiej, drukowaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim. No, oni mieli papier, oni mieli drukarnię. No. Główki w ten sposób często się drukowało, czasem dzięki jakimś znajomościom w ministerstwie robiono profesjonalny skład tych klubówek, czyli... Ty, Artur, wiesz, że tu masz współautora Kwazara na sali? Odkablował. Jacek Wójcik. Dzień dobry. Ja bardzo profan. Dobra. No, jasne. No to zaraz. Ale to Fandomas też późniejszy, prawda? Tak. No. Natomiast druga metoda to były tak zwane wyklejanki, czyli brało się prasę, wycinano poszczególne kolumny tekstu z tej prasy i układano je w taki sposób, żeby się mieściło to wszystko na tym formacie A4 i potem to odbijano w ten sposób. Czasem później, szczególnie w późniejszych latach w procesie druku czy powielania pomniejszano do formatu A5, żeby było poręczniejsze. Ja mam ze sobą, ale to za chwilę, bo to będzie po Somnambulu. Po Somnambulu ukazuje się jeszcze kilka, pod koniec lat 70., na początku 80., kilka fanzinów, m.in. Gorzowska Mołnia, jeden numer taki bardzo cieniutki. Ukazują się właśnie materiały, 6 numerów, które były również przygotowywane w tej formie wyklejanek. Nie w 100%, ale właściwie głównie w ten sposób. I mamy pierwszy numer Kwazara. To jest fanzin, który potem istniał przez prawie całą dekadę, do 1987 roku. Natomiast takim początkiem był biały numer, czyli numer zerowy, wydany w nakładzie, ja też nie mam precyzyjnych informacji, od 50 do 70 egzemplarzy. Biały bo bez okładki. Biały bo bez okładki. Późniejsze numery już były z okładką. Jeszcze zanim wydrukowano pierwszy numer z 80 roku, Mirosław Murawski zamówił kilkaset sztuk tej okładki, wydrukowanej właśnie w tych 3 wersjach kolorystycznych. Okładka została przygotowana przez poznańskiego artystę Jana Kapelę. Moim zdaniem jest to najlepsza okładka fanzinowa tamtej dekady, choć są różne opinie. Z drugiej strony tych kolorowych okładek nie ma zbyt dużo, bo to jest Kwazar, to są Fikcje, to jest Czerwony Karzeł, ale to właściwie początek lat 90. Kwazar był typowym fanzinem literackim. Znaczy, oczywiście zdarzały się tam teksty publicystyczne, ale głównie prezentował prozę i dość bogaty materiał ilustracyjny. Ja bym musiał sobie zerknąć, czy ja nie napisałem tego. No trudno. A może napisałem. O, między innymi Józefa Będziechy, bo to są ci ilustratorzy, którzy byli dość charakterystyczni w tej kresce, którą prezentowali. Józefa Będziechy, Daniela Wiktorowicza, Michała Przestalskiego, Janusza Buszki, Piotra Zdzienieckiego czy Piotra Wójciaka, czyli brata Jacka Wójciaka. I to jest ta pierwsza edycja, czyli od roku 80 do 84. Druga z okładką z okładkami Dariusza Chojnackiego, to ja osobiście uważam za gorsze od tej pierwszej. One się różniły tylko tym, że środek to okienko było zawsze inne, było sporządzane przez innego ilustratora, który najczęściej występował też w środku. Ciekawostką jest też to, że jeden z ostatnich numerów zawierał pełny indeks wszystkich poprzednich numerów, tylko niestety to nie był ostatni numer, tylko chyba przedostatni albo jeden z trzeci od końca. W sumie 32, o ile pamiętam, do 87 roku. I kończąc Poznań, no to właśnie to, o czym wspomniałem, czyli fandoma Skrybul jako uzupełnieniem Kwazara, bo jakkolwiek Kwazar był, jeśli dobrze kombinuję, jeśli Kwazar był fanzinem typowo literackim, to Fandomas proponował treści bardziej publicystyczne. Chodziło głównie o to, żeby pyskówek nie umieszczać w Kwazarze. Tak, to ujmijmy to może tekstów publicystycznych, żeby nie było ich za dużo w Kwazarze, żeby Kwazar był bardziej literacki czy artystyczny, a te wszystkie przepychanki z PSNF-em, mniej więcej ten okres był, czy parę innych rzeczy się znalazły w jakimś takim piśmie ulotnym. No bo właściwie tutaj prozy nie było chyba wcale, prawda? Z tego co ja kojarzę. Tam były jakieś próby wierszy, jakichś takich drobiazgów, ale tak. Trochę ilustracji jakiejś, tak. No i ciekawe jest też to, że ja zapomniałem o jednej rzeczy, mówiąc o KNF-ie. Ten centralny klub jako pierwszy wydał polskie klubówki i to był 77 rok, czyli Odkrywanie planety. To była antologia tekstów autorów z tego wschodniego bloku krajów socjalistycznych, a rok później Wytrzymać ciszę, czyli antologia tekstów polskich, a oprócz tego wydawał też publikacje niezwiązane z literaturą. Jedną z nich była historia działalności OKMF-ISF w latach 76-80 autorstwa Andrzeja Wójcika. I Fandomas, jak pamiętam, przedrukowywał to. Cztery części. Słucham? Chyba cztery części tego myślę. W czterech lub pięciu, tak, częściach był ten tekst, dość spory przecież, właśnie w Fandomasie. Tylko 2 lata ukazywania się, a tych numerów było kilkanaście, z tego co pamiętam, więc to dość taki prężny tytuł. Każdy następny, oprócz pierwszego, już był spójny graficznie, tylko ten pierwszy był troszkę inny. No i mamy Warszawę, kolejny filar fandomu i publikatorstwa amatorskiego. To jest fanzin, czyli dzieło Marka Nowowiejskiego, który wydawany był w latach 80-83, początkowo w formacie A4, potem w tym mniejszym A5 już z lepszą okładką, też metodą wyklejanki, czyli mnóstwo tekstów, przedruków po prostu z prasy. Warto też odnotować, jak już czasem mówię o tych klubówkach, choć generalnie temat dotyczy fanzinów, że środowisko warszawskie, bo to było wydawane przez Svan Club, że ten właśnie Svan Club i środowisko warszawskie wydawało też trochę klubówek w tych początkowych latach 80. Między innymi bibliotekę Svan Clubów, w której ukazało się sporo fajnych tekstów, między innymi zbiór opowiadań Lovecrafta, dwie broszurki Bradbury'ego, Dziecko jutra i Człowiek ilustrowany, Obcy Fostera, Bliskie spotkanie 3. stopnia Spielberga, także trochę tego tam było, a potem jeszcze powstała Terra Fantazja, kolejny taka seria, z którą Marek Nowowiejski już miał niewiele wspólnego, ale też dotyczy tego okresu. Kolejnym tytułem warszawskim jest Fantom, który jest bardzo ciekawym fanzinem i który ma 4 edycje. Pierwsza z 82 roku, ta pierwsza po lewej stronie, z inicjatywy Rafała Ziemkiewicza. I to był jeden numer. Potem było kilka lat przerwy i w 86 ukazał się kolejny numer. On był zresztą sygnowany jako pierwszy w ogóle po jakimś tam czasie. Potem mamy 3. edycję, która jest moim zdaniem najciekawsza, ponieważ zawiera mnóstwo tekstów polemicznych pomiędzy środowiskiem no, fandomowym, czysto fandomowym, czyli właśnie Rafał Ziemkiewicz, Tomasz Kołodziejczak, a tym środowiskiem oficjalnym, reprezentowanym przez na przykład Maćka Parowskiego. Te teksty, te polemiki dotyczyły głównie sporu, która fantastyka jest wartościowsza, czy ta rozrywkowa, czy ta ambitna. Tych numerów było kilka, nie wiem, chyba z 5 w latach 89-90 w formacie A4 i ostatnia edycja spod 99 roku, która była trochę takim podsumowaniem, ale też tego, co się działo wcześniej, ale też rozpoczęła nowy okres, prezentując zupełnie nowe treści i prozę i publicystykę. Skład już komputerowy, taki typowy właśnie dla lat 90. I jeszcze coś takiego. Na Zachodzie istniał taki podział na fanów typu Sercon od Series and Constructive i fanów typu Feniks, czyli jedni bardzo poważnie podchodzili do fantastyki, a ci drudzy, a tym drugim bardziej zależało na zabawie. W Polsce mam takie wrażenie, że ta pierwsza grupa była liczniejsza. Znaczy, mówię o tym przez pryzmat fanzinów, ponieważ spora ich część gdzieś tam próbowała nawiązywać do albo konkurować z oficjalnymi wydawnictwami. Natomiast było kilka tytułów, między innymi Bezdebitu, ale również Łódzki Kurier Fantastyczny czy białostocki Esperal, w których tę fantastykę traktowano bardzo swobodnie. Jeszcze innym ciekawym tytułem wydawanym przez SKF były dwa tytuły, mogę pomylić, jeden to był chyba Chwała Imperium, drugie to było Sława Demokracji, albo odwrotnie, Sława Imperium i Chwała Demokracji. Fanzin o tyle ciekawy, że pod płaszczykiem fantastyki opisywał, relacjonował, oceniał sytuację polityczno-gospodarczą w roku 89, okresu transformacji. A Bezdebitu jest właśnie przykładem na bardzo luźne podejście do tematu. Kilka numerów złożonych właściwie jest ręcznie, kilka dodatków drukowanych było. I tak jak większość fanzinów była albo odbijana na ksero, albo drukowana w drukarniach, tak ja nie mam jakby pełnej informacji, ale mając w ręku egzemplarze Bezdebitu, mam wrażenie, że one były odbijane na powielarkach, które były używane w drugim obiegu, ponieważ ta farba, ona jest bardzo masywna i się świeci wręcz jeszcze dziś, mimo że to jest połowa lat 80. Mamy jeszcze Spektrum z 81 roku, w którym zamieszczono głównie prozę, między innymi Jana Maszczyszyna, również Krzysztofa Piesyka. I to była kontynuacja fanzinu, którego tutaj nie zamieściłem, mianowicie Radianta z początku lat 80. z Tomaszowa Mazowieckiego. I jeszcze jeden ostatni, Sfera. Jeden numer z ciekawą ilustracją Wójka, którego galeria i notka znalazły się w jednym z numerów Feniksa, czyli tego z PSMF-u. Typowy fanzin literacki, redagowany przez Rafała Ziemkiewicza. I kolejny dość prężny ośrodek, czyli Łódź, a więc miejsce mi dość bliskie, bo ja jestem z Łodzi. To jest numer Altaira, przygotowany przez Krzysztofa Piesyka. Numer, który zawierał właściwie tylko opowiadania z dość zgrzywną okładką, zresztą jest dopisek okładka zastępcza. I zawartość tego numeru właściwie to jest 1 do 1, jeśli chodzi o pierwszy numer Kuriera Fantastycznego. Znaczy przeniesiono w całości praktycznie zawartość Altaira do pierwszego numeru Kuriera, który początkowo był redagowany przez Romualda Szoka i właśnie Krzysztofa Piesyka, potem przez Konrada Zielińskiego. I tak jak wspomniałem, to jest przykład na fanzin prezentujący luźne, może nie luźne treści, ale przedstawione w bardzo luźnej formie, z bardzo dużą dawką humoru i dystansu do fantastyki w ogóle, ale również do, a może przede wszystkim do ludzi, którzy tworzą tę fantastykę. W sumie ukazało się 9 numerów łącznie z tak zwanym kurierem seminaryjnym, który ukazał się z okazji przeglądu filmu, to się nazywało Od Nawiesa do Spielberga, chyba w Łodzi w 80 chyba roku. A to jest coś, z czym ja mam problem, to znaczy nie wiem, czy zakwalifikować, żaden problem, ale nie wiem, czy to potraktować jako cykl klubówek, czy jako fanzin. To jest kolejna produkcja łódzka, Six, robiona przez Konrada Zielińskiego od 1983 roku. Każdy z tych zeszytów prezentował jakąś nowelkę bądź kilka krótkich opowiadań. Konrad dociągnął ten tytuł aż do początku lat 2000. Po prawej stronie daje właśnie przykład, numer 43 z opowiadaniem Andrzeja Czekalskiego. Z dość ciekawymi okładkami, nie zawsze, ale zdarzało się kilka bardzo fajnych projektów. I ostatni podryk. Ja w ogóle mam tutaj, no nie wiem, powinienem to może na początku zrobić. Mam kilka fanzinów w papierze, które przyniosłem. Może to puszczę w obie, żeby sobie to oglądać. Tu są fikcje, tu jest jakiś robot, za chwilę będę o tym mówił. Tu są informatory Volkonu, Silkonu, mutacje wyobraźni, Denet. Może puszczę tam i też dwa pierwsze, jeden z pierwszych Kwazarów. Jest strach puścić głowy? Słucham? Jest strach puścić głowy? Strach, no ale no co? To są rzeczy, znaczy to zależy od tytułu, ale to są faktycznie rzeczy, jeśli chodzi o Kwazar, dość trudne w tej chwili, szczególnie te pierwsze, bo późniejsze się zdarzają gdzieś tam na aukcjach, ale te pierwsze to już jest raczej taki kolekcjonerski rarytas. Tutaj mam jeszcze dwa numery materiałów. Można sobie zobaczyć to, o czym mówiłem, czyli ten skład, trudno to nazwać składem, czyli ta metoda wyklejanki. A jeszcze tu mam kilka numerów, też może w tych koszulkach to puszczę, tego informatora miłośnika fantastyki, czyli tego pierwszego właściwie informacyjnego. Jeszcze taka ciekawostka z Łodzi, jednodniówka Jęk Fantasty. Tego typu tytułów było dużo więcej, ale to jest to, co przyniosłem. Ten Denet to są, tak jak mówię, taka już ostatnia aktywność łódzkiego środowiska przed rokiem 90. Tak jak wcześniejsze tytuły były związane z klubem Feniks, tak Denet był związany z klubem Denet. Wyszły dwa numery, niestety tylko dwa numery. Założenia były takie, że każdy kolejny numer naprzemiennie miał dotyczyć albo literatury i sztuki fantasy, a następny science fiction. No i właściwie w tych dwóch numerach ten pomysł zrealizowano, bo pierwszy dotyczy fantasy, drugi science fiction. Drugi, to kolejna ciekawostka, był wydany w dwóch wariantach. Darek Bielak, który go współtworzył, opowiadał mi, że to był taki chwyt marketingowy, mianowicie w jednym wariancie był inny rodzaj komiksu w środku, a w drugim wariancie był drugi rodzaj komiksu. Zresztą robiony ręką tego samego ilustratora, czyli Tomasza Nowaka. To były też niewielkie nakłady, czy ta dwójka była już troszkę większa, około 200-300 egzemplarzy, natomiast jedynka około 80. No i kolejny filar polskiego fandomu, czyli SKF, Śląski Klub Fantastyki, którego działalność, aktywność fanzinową rozpoczął od fantastyki, Informatora Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach. SKF wydawał w tych latach również klubówki i to zarówno jeśli chodzi o klubówki, jak i o fanziny, to był dość specyficzny i wyjątkowy klub, ponieważ jego publikacje można było kupić również w kioskach. Fikcje, które za chwilę pokażę, jak i kilka klubówek miały swój numer ISSN, jak i ISBN. Miały swoje nakłady dość wysokie. Fikcje od 1000 do 3000, klubówki w postaci czegoś trzeba Katnera, czy edycje Sposobu na Wszechświat z 82 i 3. Dracula, jeszcze taki wybór tekstów grozy, taka broszurka. To były publikacje, które można było oficjalnie dostać, nie tylko na konwentach czy gdzieś tam w klubach, tak jak to wyglądało w przypadku większości klubówek. Fantastyka była stworzona bez udziału Piotra Kaskowskiego, czyli prezesa SKF-u. Prezentowała teksty literackie, no ale w związku z tym, że bez jego udziału, to następną publikacją była publikacja, która już była stworzona przez niego, czyli Robot, w tym samym roku, dość szybko, która również prezentowała głównie, właściwie chyba tylko prozę, a z Robota bezpośrednio wyszły fikcje. Od 1983 do 1988 roku chyba najbardziej znany fanzin w Polsce, literacki, ale taki, w którym również się ukazywały felietony, raporty z konwentów, sporo fajnych ilustracji, między innymi Tadeusza Łuczejki, czy właśnie Andrzeja Wolskiego, czy Elisa Kowalskiego. Było tego sporo. W ramach fikcji ukazało się też kilka części Gwiezdnych Wojen, takich powiedzmy zeszytów numerów specjalnych. Tak jak wspomniałem, nakłady były dość spore, bo między 1000 a 3000 egzemplarzy. I też warto wspomnieć, że ten fanzin zdobył w 1986 roku w Genewie nagrodę, główną nagrodę dla najlepszego polskiego fanzinu, znaczy najlepszego fanzinu. We wcześniejszych latach taką nagrodę dostał właśnie Kwazar w Lublianie, zdaje się. Tak, Lublianie, tak. Jeszcze w tej okładce pierwszej. Kapeli, tak. Mhm. Dokładnie. No i tak, mamy pierwszy fanzin tematyczny, których w Polsce nie było za dużo. Na zachodzie było dość rozpowszechnione, czyli fani prozy Lovecrafta, czy Tolkiena właśnie. Mieli mnóstwo swoich publikacji. Słucham? Myślałem, że coś pan... Okej, dobra, przepraszam. W Polsce pierwszym tytułem, ale w ogóle czasopismem, czy to amatorskim, czy profesjonalnym, pierwszym czasopismem tolkienistycznym był właśnie Gwaihir, wydany po raz pierwszy w 1984 roku, to jest pierwszy numer. W przeciągu tych lat 84-86 wydano 4 numery, tylko 4 numery, potem była przerwa i od 1997 roku wznowiono Gwaihira. W momencie, kiedy on przestał istnieć, Paulina Breiter stworzyła niejako uzupełnienie albo kontynuację Gwaihira, który nazywał się Gwaihirze. Już trochę gorzej przygotowany. Ten fanzin był nastawiony na korespondencję z czytelnikami, ale niestety niewiele z tego wypaliło, czego wyraz Paulina Breiter dawała właśnie na łamach Gwaihirza. Chyba dobrze to mówiłem. Pojawiły się w sumie 4 numery w 80, to Gwaihir, a tu się okazało 3 numery w 89 roku w formacie A4. I teraz mamy Trójmiasto. Ja tak lecę, bo tych tytułów jest troszkę, a warto, żeby je po prostu pokazać. To już jest GKF, czyli Gdański Klub Fantastyki, i chyba najbardziej flagowy jego fanzin tamtych lat, a więc Kolaps, nazwany przez niektórych Kolapsem. Jeden z lepiej, obok Galaktyki, którą za chwilę też pokażę, jeden z lepiej ilustrowanych fanzinów tamtej dekady. Korzystano z talentu wielu ilustratorów, m.in. Radosława Kleczyńskiego, Dariusza Ciechowskiego, Anity Lewandowskiej, Andrzeja Pieniążka, Elżbiety Wojdaszek. Pojawiały się również, podobnie jak w Galaktyce, komiksy autorstwa Jerzego Szyłaka. Zresztą GKF wydawał również Wydał również taki cykl klubówek, broszur klubówek, w których prezentowano ilustracje. To były takie albumiki, między innymi właśnie z ilustracjami Jerzego Szyłaka, ale także komiksami, rysunkami Franka Frazety i tak dalej. Także na tym polu Wiekar też dość był prężny. Kolaps był specyficznie numerowany, nie za pomocą cyfr, tylko za pomocą symboli, a więc gwiazdek, trójkątów, kółek. Chodziło też o pozwolenie na druk wydawnictw periodycznych. W ten sposób próbowano to zrobić. Galaktyka 88-90, bardzo spójna, jeśli chodzi o warstwę ilustracyjną, bo to jeden i drugi to były fanziny literackie. Ja tak wspomniałem o tej walce z różnymi urzędami, kiedy publikowano te fanziny, ale też warto wspomnieć o samych klubówkach, które oficjalnie nie mogły być drukowane w ilości większej niż 100 egzemplarzy. I dlatego zawsze był podawany nakład 100 egzemplarzy do użytku wewnątrzorganizacyjnego, a tak naprawdę te nakłady były dużo większe. Znaczy może nie duże, no bo różnie, 400, 600, 800, czasem dochodziło do 1000 albo nawet 2, ale to już były rzadsze przypadki. Większość tych informacji, która się pojawiała na stronach, tak zwanych stronach bardzo ubogich redakcyjnych klubówek, była nieprawdziwa, to znaczy na przykład nazwa drukarni, ale to była ściema, to znaczy chodziło o to, żeby nikt do tego nie trafił później. Z fanzinami było trochę inaczej, znaczy te ilość nakładu, jaką podawana była w miarę, odpowiadała w miarę rzeczywistości, w przeciwieństwie do klubówek. Kolejny tytuł z Trójmiasta Hydru z ciekawymi ilustracjami Jarosława Kotlaka, który był wydawany z ramienia, ja to mam nie widzę, Akademii Marynarki Wojennej, miałem bohaterów Westerplatte w Gdyni. W sumie 5 numerów, pierwsze 4 były bardzo kiepsko zrobione, 5 już bardzo ładnie robity i całe szczęście, bo był tam właśnie jeden z komiksów Jerzego Szyłaka pod tytułem Dajcie szansę człowiekowi. I to, co wspomniałem, o czym wspomniałem wcześniej, czyli Czerwony Karzeł, pierwszy polski fanzin z barwną, ale no w ten sposób barwną okładką na zupełnie innym papierze. Od 91 roku właściwie do dziś. Potem Czerwony Karzeł przybrał taką specyficzną formę, znaczy bardzo często w ramach jednego numeru prezentowano książkę po prostu takiego czy innego autora. Dzisiaj zdaje się Czerwony Karzeł już jest znowu wydawany tak broszurowo. To był moment, kiedy on już był klejony, miał jakiś tam niewielki, ale grzbiet. Natomiast dziś wrócono znów do broszur. I jeszcze 2 tytuły z Trójmiasta, czyli Mizar i Nazgul. Nazgul był kojarzony, znaczy prezentował treści związane z fantazy, ale na jego łamach również prezentowano recenzje płyt zespołów heavy metalowych na przykład. No i Olsztyn, czyli tutaj Wojtek, którego nie ma. Olsztyn też zaproponował kilka fajnych tytułów, między innymi Co jadane. To był tytuł taki typowo publicystyczny, w którym ukazywały się relacje z konwentów. Od czasu do czasu jakieś opowiadania ludzi związanych właśnie z tym warmińskim środowiskiem, czyli Wojciecha Krakowskiego, Mariusza Majewskiego i Mirosława Obarskiego. Format A4, ale to też jakby, no nie, to już jest połowa lat 80. Dobra, Hyde Park. Kolejny tytuł, kolejny robiony przez te same osoby i zamieszczający prozę tych samych autorów, czyli Krakowskiego, Majewskiego. To jest akurat numer świąteczny, chyba ostatni, z tego co się orientuję. Fanziny raczej ubogie w ilustracje, głównie teksty. To jest format już A5, czyli tak jak wspomniałem, matryca była przygotowywana w formacie A4, a potem w procesie druku czy powielania zmniejszamy do A5. Jeszcze dwa tytuły z który się ukazał w dwóch edycjach, Fanzin Literacki i Forum, który trochę się wpisuje w ten nurt fanzinów lekkich, łatwych i przyjemnych, czyli tak jak Bezdebitu, tak jak Kurier Fantastyczny, czy ten białostocki STL, o którym wspomniałem, którego tutaj nie ma. Warto jeszcze wspomnieć o Lublinie. To jest informator z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki i Mutacje Wyobraźni, którego jeden numer tutaj gdzieś krąży. I tu też właściwie nie wiadomo, czy to zakwalifikować do fanzinów, czy do takiej próbówki, która się ukazała w trzech odsłonach. Bo to jest publikacja, w której właściwie mamy tylko teksty, tylko prozę. Trzy numery w 1988 roku, w niewielkich nakładach, też właściwie trudno do zdobycia w tej chwili. I zmiast jeszcze może tak króciutko o Wrocławiu. Kolejny literacki fanzin, dość solidnie już zrobiony w sensie papieru. Okładka była tekturowa, co nie było znowu tak częste, jeśli chodzi o polskie fanziny. Fantazma, która się ukazała w dwóch odsłonach, to były tylko dwa numery, jeden różnił się od drugiego i formatem, i objętością. Też fanzin literacki, ciekawy ilustracyjnie. No Wave i ten Liklek. To są jeden z wcześniejszych wrocławskich. One też były ciekawie ilustrowane, między innymi przez Sabinę Knosałę, przez Knefela. Ilustracje, które Knosały głównie, które gdzieś tam nawiązywały kreską do takiego amerykańskiego ilustratora Jacka Gawena. Nie wiem, czy nas strzelił, czy nie, ale to dobre wzorce. I jeszcze przez moment Białystok, wspominałem o Esperalu, tutaj go nie będzie, to jest Fandom News i przy tym się na chwilę zatrzymam, bo przypomniało mi się, że omawiając warmińskie fanziny nie zamieściłem tutaj bardzo ważnego tytułu. To co prawda jest informator konwentowy i ja tutaj o nich nie mówię, tutaj kilka ich krąży. Mianowicie chodzi mi o Stalkon. Mówię o dwóch latach, o 86 i 87 roku. I w tych informatorach, który wydał Wojtek Sedenko, zamieszczony jest katalog, wykaz wszystkich, znaczy w zamierzeniu wszystkich polskich wydawnictw klubowych od początku, czyli od 76 roku do roku 87 włącznie. Znaczy pierwszy zeszyt dotyczył tego okresu do 86, a drugi zeszyt był suplementem, uzupełnieniem o rok 87. To jest jedyne tego typu wydawnictwo w Polsce rejestrujące albo starające się rejestrować publikacje klubowe tej całej właściwie dekady lat 80. i części lat 70. Nic później takiego się nie ukazało w Polsce, znaczy przynajmniej do lat 90., ale chyba nie. A szkoda, bo nawet w krajach tutaj sąsiadujących z nami był to proceder dość częsty. W Czechach, w Czechosłowacji wtedy na przykład zajmował się tym Jarosław Olsza, który stworzył naprawdę sporą bibliografię tego typu wydawnictw. A mówię o tym przy okazji Fandom News, dlatego że Fandom News również starał się gdzieś tam od czasu do czasu zamieszczać takie wykazy. Również robił to taki fanzin, który się nazywał Galaktyka, pisany po polsku, który był kierowany do fanów Gwiezdnych Wojen. I tu też przy okazji jeszcze wspomnę a propos tych fanzinów tematycznych, też mi umknęło, z ramienia SKF-u, tak jak Gwaihir, ukazał się jeszcze jeden ciekawy tytuł, Lubieżny Okrug, tak to się nazywało, i on był skierowany właśnie do fanów Star Wars. To miał być w zamierzeniu fanzin, ale właściwie można to potraktować jako klubówkę, w której zamieszczano teksty, taki fanfic trochę, fanfiction trochę, teksty polskich autorów nawiązujące albo rozwijające pewne wątki z tej sagi. Jednorożec, to ciekawy fanzin również z Białegostoku, bo tam się ukazywały teksty związane z RPG. I Wizję, fanzin, który przez wielu jest uznawany za najlepiej zredagowany fanzin tamtych lat. To jest wersja z białą okładką, natomiast oryginalne zeszyty, przynajmniej ten pierwszy numer, ukazał się na zielonym papierze, z tego co mi wiadomo. I to też wskazuje na pewien problem, że jakkolwiek dotyczyło to rzadziej fanzinów, a bardziej klubówek, to jednak powstało mnóstwo kopii oryginalnych wydań klubowych, ale już w tamtych latach. Dotyczyło to głównie klubówek, czyli to były tak zwane bazarówki. Brano oryginalną klubówkę, rozkładano ją na czynniki pierwsze, kopiowano środki, one pozostawały 1 do 1, natomiast dorabiano sobie okładkę albo nową, i to z punktu widzenia takiego kolekcjonerskiego jest ciekawostką pewną, albo po prostu okładkę tą oryginalną, powiedzmy klubówkową, kopiowano tak jak było czasem w czerni i bieli, i tak to puszczano na rynek, i był z tego całkiem niezły zarobek. Jeśli chodzi o same w ogóle te oryginalne klubówki, ciekawy jest też dobór ilustracji do tych klubówek. To w sumie mogłem też trochę przynieść, bo to były ilustracje, które nijak się nie miały do treści. Zupełnie. Czasem książki fantasy były ilustrowane ilustracjami nawiązującymi do science fiction i na odwrót. Najczęściej się to odbywało w ten sposób, że kupowano albumy gdzieś tam na zachodzie albo przez pocztę, albo samemu się jeździło, rozmontowywano je, robiono reprodukcje, doklejano literki z takich samoprzylepnych szablonów, które się, a to w późniejszych latach, wcześniej czasem zdarzali się ilustratorzy, wydawcy, którzy zamawiali liternictwo u ilustratorów. Jednym z takich polskich ilustratorów, którzy dość często użyczali swojego talentu na klubówkach, był właśnie Dariusz Chojnacki, który najpierw był związany z Poznaniem, potem z Warszawą, między innymi z Amberem właśnie. A jeśli chodzi o fanziny, to zdarzało się to dużo rzadziej, te kopie, natomiast ja byłem przeświadczony, że ja mam oryginał. Okazuje się prawdopodobnie, że nie. Bo oryginał jest, chociaż mówię, jeśli to jest kopia, to ona została wykonana ewidentnie właśnie w tamtych latach, bo wskazuje na to i papier, i papier. Ale z tego co wiem, to oryginał był przygotowany na kolorowym, na zielonym papierze. Często stosowano ten zabieg po to, żeby właśnie takiego czy innego numeru nie kopiować. I jeszcze pięć dokładnie tytułów na sam koniec, żeby pokazać, że nie tylko duże ośrodki były w stanie wyprodukować fanzin. Czy wystarczyło, że w jakimś naprawdę małym ośrodku znalazła się osoba, która bardzo chciała to zrobić, i to się po prostu udawało. Po lewej stronie z Futurów z Łomży, po prawej Feniks z Hajnowskiego, czy z Hajnówki, z Klubu Fantastyki w Hajnówce. To były fanziny literackie. Z lewej strony mamy Fanstar z Brzegu. A tutaj wrzuciłem jeszcze przy okazji toruńskie formy hałsu, a też późniejsze fanziny. I na sam koniec ich fan Berlinę, czyli Polon. A to jest dobra rzecz. Dwa numery. Mam obydwa. To nieźle, bo drugi był w nakładzie chyba 30 egzemplarzy. Dostałem od faceta z Inowrocławia. Aha, no bo to Inowrocławia. Dokładnie. To jest przykład, kolejny przykład na fanzin tematyczny, który w Polsce było jak kot na płaka. Bardzo mało. Czyli dla miłośników generalnie Franka Herberta, ale tutaj głównie. Szkoda, bo tak jak mówię, na zachodzie było tego całe mnóstwo. Miłośnicy Star Wars, i Dune, i Star Trek, i mnóstwa, i sag filmowych, i poszczególnych autorów, i nawet poszczególnych bohaterów, jak Amra, która dotyczyła Konana, no to w Polsce było tego mniej, ale całe szczęście, że w ogóle coś się tam ukazało. Jeden też z wyjątków fanzinów z tamtych lat, na których okładkach pojawiło się jakieś tam zdjęcie. Tak jak wspomniałem, pierwszy numer, troszkę wyższy nakład, drugi praktycznie nie do dostania dzisiaj, zresztą pierwszy też. Także gratulacje. Ja miałem szczęście, bo... Byłem na pierwszym roku studiów właśnie od faceta, z którym miałem... Stamtąd. Właśnie z Wrocławia. Gościu był właśnie od nich i zupełnie z nim dogadałem, czy masz. No i to trzeba trzymać. No, mam, nie? I nie pójdzie. Super. Z mojej strony to jest wszystko, bo ja chciałem po prostu tak pokrótce pokazać to, co się wtedy w Polsce ukazało. Nie było tego mało. Mogłoby się wydawać, że mieliśmy tego nie za dużo, a to też jest tylko część z tego, co się wtedy ukazywało. Współczesny fanzin jest troszkę inny, bo tak jak powiedziałem na samym początku, już bardziej próbuje nawiązać, czy skopiować te oficjalne publikacje z różnym skutkiem. Mnie osobiście trochę mniej to przekonuje. Znaczy te kolorowe obrazki, fotosy z filmów, tabletowe rysunki. Nie to, że nie przekonuje w ogóle, ale w formie fanzinu. Znaczy ja fanzin kojarzę właśnie z czymś takim, czymś, co przekracza pewne granice, co gdzieś tam jest związane z szeroko pojętą wolnością, oddechem również w tej warstwie, znaczy zarówno w warstwie autorskiej, jak i doboru tekstów, jak i ilustracyjnej. I dlatego pomyślałem, że to... Wojtek też pomyślał, że warto to wszystko pokazać. Ludziom się chce w ogóle jeszcze takie rzeczy na papierze drukować, bo w sumie to wszystko się wrzuca w sieć i myślę, że magazynów sieciowych jest znacznie więcej. To jest jeden z powodów, dla których fanzinów jest dzisiaj dużo mniej. To znaczy, one oczywiście się ukazują. Jeszcze, ja nie wiem, czy widok z Wysokiego Zamku ciągle się ukazuje. Tak, jest skarce, że oddawał. Co jest ważne? Ja mam trochę tego tytułu i to jest bardzo ciekawy tytuł, aczkolwiek tak jak mówię, on z tym fanzinem, o którym mówię, już ma niewiele wspólnego. To jest po prostu publikacja klubowa, profesjonalnie złożona. To była taka amatorka. Dokładnie tak. Znaczy, klubówka tylko dlatego, że jest wydana przez klub. Natomiast tu jeszcze do tego dochodziły inne aspekty. I to jest jeden z tych powodów, dla których właśnie fanzin przestał istnieć w tej formie. Ale jak się okazuje, ciągle istnieje. Zawsze będą fajni, żeby mieć to w formie fizycznej. No tak, a poza tym to są niskie nakłady i to też jest istotne, żeby taka elitarność wchodzi do gry. Czasem może niepotrzebnie, ale faktycznie coś takiego, z punktu widzenia kolekcjonera to jest potrzebne. No ja jestem na to chory i... Rozumiem. I już. No. Ja mam takie pytanie, bo sobie spóźniłem. W 1979 roku byłem na jakimś konwencie w Łodzi. Aha. I tam był taki duży fanzin rozdawany, ale to jest fanzin, wydawany przez Socjalistyczną Federację. Czy to mógł być Kwazar, czy to było coś innego? Ja to oczywiście miałem przez kilkanaście lat, a tam oczywiście przyjechali wielkie przeprowadzce, ja zbierałem numery fantastyczne. A ty widziałeś to, jakby pokazywałem Kwazara, czy już nie? Nie, Kwazara widziałem tutaj, wiesz? Bo tutaj... A nie, ja może z pierwszego numeru. Tego roku, a może nie wiem, co to było. W 1999 roku jesień Łódź. Tam poznałem Ryszarda Kowalskiego i jego książkę Paragraf numeru. Coś tam? O, to ktoś... Nie, to chyba nie. No to być... Miało okładkę chyba. A to może mówisz o mini prezentacjach science fiction, które ja tego nie mam tutaj. A te Kwazary po prostu. To jest Kwazar. To jest pierwszy Kwazar. A drugi? Którego miesiąca? To jest 79 rok. Ale... A następne to już jest 80, to są kolorowe okładki. A nawet jeżeli były miesiące... Bo to gdzieś się pojawiało. To widziałem. To powinno być to. No tak. Bardzo często nawet, jeżeli miesiące były podane na tych publikacjach, to nie zgadzały się z rzeczywistością. Na przykład numer marcowy ukazywał się, no powiedzmy, we wrześniu. I tam były takie sytuacje, szczególnie pod koniec. Pamiętam, jak próbowałem dojść, który numer jest który. Też konsultowałem to z Jackiem Wójciakiem. On też nie do końca już pamiętał. A Jacek? A czemu nie jeździ na kamerę? Nie mam pojęcia. Ale to tak samo jak można spytać Marka Mądwiejskiego. Ma jakiś wygląd, tak. Ja wiem. Znaczy ja mam z nim kontakt, ale i próbowałem go nawet namówić, żeby przyjechał tu, czyli tam w inne miejsce, ale nie wyraża jakiejś wielkiej chęci. Ale on się, tak jak mówisz, on się wyłączył dość wcześnie, tak? Z tego co tak, na początku tak. lat 80. nawet. On był taki słynny kolekcjoner, ja pamiętam, że bez wahania, bo była tak słynna książka Kwoto, tak? Redelińskiego. Kwoto czy Kamówka? Kwoto. Redelińskiego. Kwoto napisał książkę Kroplówka. Też przekonałem. I Marek mówi, że to musi mieć. Ale on się nie udziela, bo on był taki świadom, że musi mieć. Ale to może z tego powodu, że Marek dość wcześniej zaczął pracę w oficjalnym wydawnictwie. No to są najpierw sobie wyleciał z was. Mu się odbija. No tak, ale później była Alfa. Tak? Przedtem. Aha, najpierw Alfa, potem do. Tak, i on tak jakby. Znaczy Marek ma tych książek ciągle sporo, bo z Gosią byliśmy u niego. I ten księgozbiór jest ciągle bardzo imponujący. On część w ogóle ma gdzie indziej, więc jemu się to nie mieści w mieszkaniu. Bo tak jak nawet w fanzinach gdzieś tam krążyła informacja, że jego księgozbiór oscyluje wokół kilkunastu, 15, może 20 tysięcy. Tak, rzeczywistość jest inna, bo to jest około 30–40 tysięcy. Więc to jest... No, to jest biblioteka w każdym pomieszczeniu. Powinna jakaś placówka wziąć, kupić, dać, wyposażyć salę. Ale wiesz, ale on jest bibliografem. On ciągle jakby siedzi w bibliografii i on póki co się tego nie pozbędzie. Nie? Dobrze. Nie, no dobrze. Ja nie przekażę na przykład tobie. A gdzie ja to będę trzymał? No. Znaczy ja bym chętnie to wziął, bo on ma mnóstwo amerykańskich paperbaków, które mają trudne okładki. Ja bym chętnie to przyjął, ale nawet gdyby wykazał taką wolę, to ja nie mam gdzie tego trzymać. Bo to są... Jacek Wójciak też mi opowiadał, że to są właśnie te dylematy, nie? Że przychodzi moment, kiedy pewne inne rzeczy zaczynają być ważne. I 3/4 księgozbioru idzie... Przychodzi moment, że kasa rządzi. Nie będziemy tego, który będzie mówił. A jeszcze ja oczywiście tą wnuczkę, mam Kwazara Andersena i Księgi Świętej, no tylko sprzedajczą to mówię, a tego która wnuczka nie przeczyta. A zajmuje mnie się na pójść. A ty nie zajrzałeś przez 15 lat, to jest prawda. Ale to trzeba mieć trochę w sobie takiego, to co miał Ackerman na przykład. Czyli trochę mieć w sobie chłopca, nie? Który zostaje do końca życia i w ten sposób może naprawdę w wielu miejscach, znaczy on miał też przy okazji forsę, więc on mógł sobie kupić dom, w którym stworzył bibliotekę jedną, drugą, trzecią. W jednej tylko fanziny, w drugiej tylko gadżety z planów filmowych, w trzeciej tylko książki. I mógł sobie tak w ten sposób działać. A ciekawe jest to, że dzisiaj na eBayu pokazują się fanziny te amerykańskie czy brytyjskie z jego kolekcji i można je normalnie kupić. Mnie się udało raz czy dwa coś takiego kupić. To nie są tanie rzeczy, ale różne rzeczy się wyrzucało. Na przykład długi przyjdzie lepiej. A to jest nieprawdopodobny materiał źródłowy do badania fandomu. Czy polskiego, czy niepolskiego. Tam jest mnóstwo, w polskich fanzinach jest mnóstwo informacji o tym, jak ten fandom działał z różnych punktów widzenia, bo to jasne, że jest inne źródło. Oprócz walorów kolekcjonerskich jest to dla mnie na przykład... To była historia, tak? No tak. No dobrze, to bardzo dziękuję.